Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić recenzję kosmetyków firmy Flosslac do skór z problemami naczynkowymi. Kosmetyki te dostałam dzięki portalowi visage-club.pl, na który serdecznie zapraszam. No i jeśli kogoś to interesuje, serdecznie zapraszam na recenzję. Ja dostałam, moi drodzy, raz, dwa, 3, 4, 6 produktów, tak one wyglądają. Dostałam je w pięknych kartonikach zapakowanych folią. Tak wyglądają kartoniki, bardzo ładne. O, jeden spadł. No i co dalej? Najpierw wymienię Wam produkty, jakie znajdują się w serii do pielęgnacji skóry naczynkowej. Jest to korektor zielony, który dostałam do recenzji, do przetestowania. Rozjaśniający krem pod oczy, który ma pojemność 20 ml. Cena około 14,70. Żel do mycia cery z problemami naczynkowymi niestety nie dostałam go do testu. Tonik dla cery z problemami naczynkowymi, pojemność 200 ml, około 16 zł. Żel maseczka do cery z problemami naczynkowymi, pojemność 50 ml, cena 10,50. Balsam dla cery z problemami naczynkowymi, który też dostałam. 200 ml pojemność, cena 17,70. Krem nawilżający dla skóry z problemami naczynkowymi, który też dostałam. Nawilżający, tak, 50 ml, 17,20. Krem tłusty dla cery z problemami naczynkowymi, taka sama pojemność, taka sama cena. Prawie mleczko do makijażu do skóry z problemami naczynkowymi też dostałam. Mleczko, cena 19,80. Maseczka do skóry z problemami naczynkowymi, krem półtłusty do cery z problemami naczynkowymi i peeling enzymatyczny, pojemność 50 ml, cena 19,50. No dobrze, mam nadzieję, że wymieniłam wszystkie produkty. Przejdźmy teraz do mojej recenzji, moich odczuć związanych z tymi kosmetykami. Pierwsze co, no powiem Wam, że jak dla mnie jest bez sensu sprzedawać kosmetyki w pudełkach, bo wydaje firma na opakowanie, w sensie na papier, żal drzew, prawda? A poza tym produkt niejednokrotnie jest o wiele mniejszy niż te pudełko. Tutaj mam niestety przycięte już, bo wydobywam końcówkę. Na szczęście produkty te są takiej samej wielkości jak pudełka. O tyle dobrze, nie ma przekłamania. Bo czasami zdarza się tak, nie mówię o firmie Flosslac, ale o różnych innych firmach, że pudełko jest olbrzymie, otwieram, a tam malutka tubka albo malutki jakiś kremik. Więc ja nie jestem za tym, żeby produkować pudełka. No i oczywiście cena produktu też automatycznie wzrasta przez to, że mamy krem, czy tam jakiś tonik, czy coś tam w pudełeczku. Ładnie to wygląda, ale cieszy nas tylko rozpakowanie, bo więcej tego nie używamy, wyrzucamy, więc bez sensu. No ale to tak pomijając. Czekajcie, muszę się schylić, bo nie przeżyję tego. Dobra. Zaczniemy może od korektora. Korektor zielony, pojemność, czekajcie. Korektor zielony, pojemność. Pojemność. Nie ma pojemności. Nie no, jest jakaś pojemność. Tylko nie potrafię jej znaleźć. No dobra. Znajdę to gdzieś tu, się będzie znajdować chmurka z tym. Korektor zielony ma za zadanie maskować rozszerzone naczynka oraz wyrównywać koloryt pod oczami i niedoskonałości skóry. Ma on kolor zielony, jest w takim pisaczku rozkręcanym. Dość dużo go jest. No, otworzę Wam go. Nie źle, nie? Ja osobiście zielonego korektora raczej nie używam. Ma on maskować naczynka. Ja mam problem z naczynkami głównie tu przy nosie, jak i niektóre niekiedy gdzieś tutaj na twarzy. Powiem Wam, że lekko maskuje. Ja się za mocno nie znam na tych korektorach maskujących, że tak powiem, naczynka. Posiada bardzo fajną konsystencję, aplikację,
dość kremowy, dość taki jest aksamitny, bym powiedziała. Nie ma problemu z roztarciem go, nałożeniem na twarz. Widzicie, jak zobaczymy, to w ogóle go nie widać. Nie przebija ta zieleń przez podkład, więc przez puder, więc jestem na tak. Bardzo fajny. Co prawda cena 12,80. No, mam porównanie jedynie z korektorem zielonym z Oriflame i powiem szczerze, że ten jest o niebo lepszy niż tamten. Tak więc bardzo polecam, bardzo fajny. Nie podrażnił, zakrywa. Jednak no, osoby, które potrzebują, to na pewno będą zadowolone. Osoby, które aż tak mocno nie potrzebują, nie muszą się pokusić. Znajdował się w takim pięknym pudełeczku. I co jeszcze mogę na jego temat powiedzieć? Jest bardzo fajne. Dobra, tyle, bo nic więcej nie powiem. Kolejną rzeczą może będzie to. Balsam do pielęgnacji ciała. Balsam do cer z problemami. Tak, balsam do pielęgnacji ciała z problemami naczynkowymi. Pojemność 200 ml. Cena 17,70 około, jakoś tak. Do pielęgnacji skóry z rozszerzonymi naczynkami krwionośności, ze skłonnością do ich pękania, tworzenia wybroczeń itd. itd. Bardzo solidne opakowanie z grubego plastiku i to jest fajne, tak, bo jest solidne, nie musimy się martwić, że gdzieś tam pęknie czy coś przy transporcie. Jednak minus taki, nie jest przezroczyste, nie wiadomo ile nam zostało go jeszcze. Bardzo fajne zamknięcie, czerwono-białe, tak narodowo trochę, euro. Wszystkie te kosmetyki miały podobny zapach, taki kasztana, jeśli dobrze kojarzę. Już wam pokazuję. Go już końcówkę. Bo niestety wydaje mi się, że jest niewydajny. Jest dość lekki, taki można powiedzieć lotion. Za dużo go sobie nasmarowałam i teraz nie pokażę wam. O. Pozostawia taką tłustą warstewkę na ciele, ale szybko się wchłania, delikatny, ma, jak wspominałam, delikatny zapach, fajny na lato. Czy działa, czy jakieś wybroczyny i żyłki zniknęły po użyciu tego balsamu, nie zauważyłam. Na moich nogach znajduje się trochę żyłek, że tak powiem, ja jestem dość żylastą osobą, no nie zauważyłam żadnej reakcji. Nie mam co prawda żadnych mocnych wybroczyn. Miałam kilka siniaków, nie pomogło za mocno, że tak powiem, schłanił się tych siniaków, ten balsam. Ale no, nie zdziałał cuda, ale też nic złego nie zrobił mojemu ciału. Jak to, że tak powiem, lekarze powtarzają, jeśli coś nie działa, nie widzimy tego działania, to nie znaczy, że nie działa. Może gdzieś tam od wewnątrz obudowuje ten nasz układ krwionośny i działa to. A jeśli dobrze pamiętam, to posiada witaminę C, czy to nie to posiada? Nie, to nie to posiada. To co innego posiada witaminę C. No ale posiada na pewno... ekstrakt... Sok jest wysoką zawartością ekstraktów roślinnych. No i tyle, napisali. Na pewno z aktywnymi ekstraktami z kasztanowca, arniki górskiej oraz miłorzębu japońskiego. O. Na pewno jakoś to tam w jakimś stopniu działa. Bardzo sympatyczny balsam, jednak nie skuszę się powtórnie na niego, bo jak mówiłam, jest niewydajny, chociaż bardzo fajnie pachnie, delikatnie, nieagresywnie. Tyle. Przechodzimy dalej. Przejdziemy do kolejnej butelki, czyli butelki z mleczkiem do demakijażu. Mleczko do demakijażu do skóry z problemami naczynkowymi, pojemność 200 ml, cena około 19,80, to jest sporo, ale mleczko to jest bardzo wydajne.
Porównając, słuchajcie, bo ja zazwyczaj używam mleczka do, może nie do makijażu, ale do przemywania oczu rano, to powiem Wam szczerze, że to mleczko jest dość gęste w porównaniu do innych mleczek. Posiada tego, wiecie, posiada, może nie wygląda tutaj nam dość gęsto, ale jest naprawdę gęstsze niż na te, które zazwyczaj ja używam. Posiada biały kolor, tak jak wszystkie większość produktów. Podobny zapach właśnie takiego kasztanowca, kasztanu, mimo rzębu czy czego tam, bardziej mi się kojarzy właśnie z kasztanem, bo różne takie kremy na żylaki, właśnie na jakieś tam opuchnięcia z kasztanowca mają, podobnie pachną. Ale nie jest to agresywny zapach, który nas zmęczy, o tak. Fajna konsystencja do demakijażu, raz próbowałam. Powiem szczerze, że no, za mocno sobie nie poradził. Ja nie jestem ekspertką w zmywaniu makijażu mleczkami, wolę płyny dwufazowe. Jednak do codziennego takiego porannego przemywania jest naprawdę spoko. Nie uczulił mnie, a to jest bardzo ważne, bo jak wiecie albo nie wiecie, ja jestem bardzo delikatną osobą na uczulenia, oczu szczególnie. I naprawdę niewiele produktów mogło używać do demakijażu bądź do przemywania oczu. Ten produkt mnie nie podrażnił, jest bardzo fajny, 200 ml. Szkoda, że cena jest aż tak zabójczo, prawie 20 zł, bo na pewno bym się skusiła i powtórnie go kupiła, bo jest to bardzo fajna alternatywa w porównaniu na przykład do popularnego mleczka. Tak więc bardzo fajnie, co on tutaj ma. Nie? Olej z róży, wyciąg z alg. Skóra oczu jest taka nawilżona po nim. Nie jest lepka, nie. Co o dziwo, bo po mleczkach zazwyczaj jest taka troszkę dość lepkawa. Nie jest lepka, jest nawilżona, jest taka właśnie miękka. No można pokusić się o stwierdzenie, że troszkę napięta. Chociaż nie napięta, tylko taka no jędrna, fajna. Polecam. Bardzo fajny. Ja go mówię, używam już, czekajcie, ile używam, od świąt to będzie ile, 4-5 tygodni i jest go tyle pewnie, też nie widać, bo widzicie, gruby plastik i nie widać, no ale zapewne to jak gdzieś zużyłam, więc jeszcze ho, starczy mi na pół roku, na 12 miesięcy od otwarcia mogę, tak więc jeszcze, hem, na pewno skorzystam i będę szczęśliwa z nim przez tyle miesięcy. Dobra, przechodzimy dalej do twarzy. Najpierw peeling enzymatyczny, który już przeciłam, bo jest na wykończeniu. Peeling enzymatyczny przyszedł do mnie w takim ładnym pudełeczku. Taka fajna tubeczka. Bardzo wygodna, bardzo poręczna. Z zapięciem, że tak powiem. Z otwarciem, nie odkręcaniem, tylko z otwarciem. Ja uwielbiam tubki właśnie z takim otwarciem, a nie z odkręcanym kurkiem. Peeling enzymatyczny, pojemność 50 ml, cena około 19,50 zł. Dość sporo. Ja mam porównanie jedynie z peelingiem enzymatycznym Biochemii Urody. I powiem Wam, że ten peeling oczyszcza i wygładza skórę skłonną do rumienia. Ten peeling jest dość delikatny, nie można powiedzieć, że jest agresywny. Nie piekła mnie skóra, nie podrażniła mnie, nie swędziała przy nałożeniu. Delikatny, ja go dość dużo kładłam na twarz, ale można naprawdę niewielką warstwę tego peelingu nałożyć i też zadziała. Tu jest napisane, że trzeba od 8 do 12 minut trzymać go na twarzy. Dość długo, bo z tego co wiem, peeling z Biochemii Urody krócej trzeba trzymać. No to dość długo, ale naprawdę wygładza tą twarz. Czuć wygładzenie, jednak nie jest to taki... Ja nie za bardzo, ja wolę mechaniczny jednak peeling. Takie tarcie porządne. Ten jednak jest, nie jest zły. Jest naprawdę delikatny, fajny, czuć skórę delikatną po nim, mięciutką. No nie jest to, Bóg wie, cud nad Wisłą. Suchych skórek też za mocno nie rozpuszcza, chociaż rozpuszcza, ale nie aż tak
szybko i nie aż tak fajnie jak ten z biochemii urody. Plusem jest to, że nie trzeba go rozrabiać, tak jak w biochemii urody. Jest on gotowym produktem. Co tu jeszcze? Raz, dwa razy w tygodniu go trzeba używać. Ja go tak używałam właśnie. Ma konsystencję, nie wiem czy zobaczycie. O, białego takiego kremu, dość gęstego, no może nie gęstego, taki jak krem. Jak krem taki nawilżający, no nawilżający. Krótko na pewno nie. Fajnie, bo nie spływa nam to z twarzy, trzyma się ładnie na twarzy. Nie straszymy, mając tu ten peeling na twarzy. Czy działa? No działa na pewno, bo jest ta skóra taka delikatna, wypilingowana. Nie jest mocny. Jest naprawdę delikatny, więc dla cery z dużym problemem naczynkowym na pewno będzie korzystny. I zostało mi go chyba na raz. Powiem wam. Ja go używam dwa razy nawet. Nie, trzy razy chyba nie w tygodniu, ale dwa razy na pewno. Kolejną rzeczą jest krem maseczka, który dostałam też w pudełeczku. Sonika. Też jest przecięty. Już. Końcówka. A, i tu jest. Suchy wyciąg z kasztanowca z aktywną witaminą C. Ma kolor żółty, widzicie, taki ładny. Pachnie bardziej intensywnie niż wszystkie inne produkty. Takim właśnie kasztanowcem. Słuchajcie. Konsystencja jest dość kremowa. Tej masetki. Tak jakby trochę glinkowa. Nie trzeba naprawdę dużo tej maski nałożyć na twarz. Ja ją dość grubo stosowałam, tak samo jak peeling. I powiem wam, że jestem w szoku takim, że po raz pierwszy w życiu chyba kończą mi się dwa produkty przeznaczone właśnie do twarzy, bo najlepiej stosować ten peeling, a później maseczkę razem, że kończą mi się w tym samym momencie te dwa produkty. Jestem z tego zachwycona, no nie wiem, idealnie wymierzyli. Ja mówię, nie używałam mało tego na twarz, wrzucałam naprawdę sporą ilość i mimo to idealnie się skończył w tym samym momencie. Krem maseczkę zostawię na 5-10 minut. Efekt? Nie zastyga ona tak, że robi się taka skorpa, tylko zastyga taki krem. Ciężko zmyć ten krem, ale jest ten... To jest dalej krem, forma kremu. Taki, że jak palcem pojedziecie po twarzy, to możecie rozmazać jeszcze ten krem. Jednak ciężko go... Znaczy trzeba mocniej... ja tam mam gąbeczką tą zjechać twarz, żeby ściągnąć. Delikatnie natłuszcza, przywraca fizjologiczny odczyn pH. Czy działa na te żyłki? Długo nic nie widziałam żadnej różnicy, czy te żyłki na twarzy znikną. No wiadomo, po jednym zastosowaniu, znaczy po użyciu jednej tubki tych produktów, to na pewno za dużo nie zauważymy. Trzeba by stosować o wiele, wiele dłużej. Jednak powiem wam, że moja skóra naprawdę się uspokoiła. Ja mam problemy z nieprzyjaciółami. No tutaj jeden się pojawił, ale to z innego powodu. Moja skóra się naprawdę uspokoiła. Nie mam żadnych problemów z wypryskami. Pory nie są zapchane. Bardzo fajnie odżywia moją skórę. Oczyszcza to tak minimalnie, ale odżywia ją, ujędrnia. Jestem no, zadowolona, bardzo zadowolona z tego kremu maseczki, bo naprawdę działa. No i ta witamina C, która na pewno zadziała nie tylko na układ krwionośny naszej twarzy, ale i na nasze tkanki. Nie będą się może tak szybko starzeć. Jestem na tak, maseczka super ekstra. Mówiłam już, ile kosztuje? Nie mówiłam, bo nie mam. Nie. No to gdzieś pewnie też 17 zł. Nie wiem. Na pewno się pokuszę, żeby zakupić ją jeszcze raz, bo jak mówiłam, jestem zaskoczona tym, że maska do celów naczynkowych może tak fajnie uspokoić całą skórę. Jestem na tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Fajny zapach. No i tyle. Dobra. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Też w pudełeczku takim ładnym, czerwonym.
I to jest moja chyba największa z miłości z tych wszystkich produktów, to na pewno. Ale jedna z większych miłości do, w ogóle do kosmetyków. Jestem po prostu no, zakochana w tym kremie i na pewno do niego wrócę, bo jest po prostu no, ideał. To słuchajcie, to naprawdę jest ideał. Rzadko się zdarza, żeby taki krem był idealny. A, pomijając jeszcze, ani peeling, ani ten, ta maseczka mnie nie podrażniła, więc są spoko. Dobra, wracamy. Krem nawilżający do cery ze skłonnością do problemów naczynkowych. Krem nawilżający kosztuje 17,20, pojemność 50 ml. Ma taki fajny pojemniczek, bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten pojemniczek. Grube denko, że tak powiem. Zamknięcie folii oczywiście. Konsystencja biała. Jak już tyle służyłam, bo też pakowałam dużo twarz, żeby to wszystko przetestować dokładnie. Zawiera witaminę E, filtry słoneczne UV, prowitaminę B5, oleje ze słodkich migdałów, ekstrakty roślinne z miłym rzębu japońskiego bratka, arniki kurskiej. Fajnie natłuszcza i co robi? I jak to się tam mówi? Przywraca fizjologiczny odczyn pH. Niestety nie napisali ile ma tego filtra słonecznego, ja i tak używam swój filtr słoneczny. To jeden minus. Powinno być napisane, że filtr słoneczny jest i ile... Okej, przerwa techniczna. Skończyliśmy na kremie nawilżającym, który powinien mieć zaznaczone, jaki jest filtr UV, bo to jest wielki plus, że posiada filtr UV. Witamina E, prowitaminę B5 i te wszystkie inne rzeczy. Naprawdę przesyntetyczny krem, ja go uwielbiam, ma też taki delikatny, ale naprawdę delikatny zapach, jak te wszystkie inne kosmetyki z tej serii, czyli taki znowu kasztanowiec, czy coś takiego. Białą konsystencję, to jest krem nawilżający, słuchajcie. O. Jest dość gęsty, jak na krem nawilżający. I w momencie rozprowadzania się, gdy rozprowadzałam go po raz pierwszy, zastanawiałam się, czy nie przypadkiem nie pomyliłam nazwy, to znaczy nie, źle nie przeczytałam, i czy to nie jest przypadkiem krem tłusty? Bo rozprowadza się, albo półtłusty, rozprowadza się właśnie coś takiego jak krem półtłusty. Dość, może nie ciężko, nie opornie, ale tak bogato. Bogato się rozprowadza, po rozprowadzeniu szybko się wchłania, zostawia taką, nie będzie widać, tłustą powłokę. Dość tłustą, naprawdę. Jak na krem nawilżający, dość tłustą powiekę. Poleciałam po pudełko, przeczytałam. No krem nawilżający jednak. A zachowuje się jak krem półtłusty. No tłusty to nie, ale krem półtłusty. I ta tłusta powłoka taka. Poczekałam chwilę, moment i słuchajcie, ta powłoka szybko się wchłonęła. Jest tak fantastycznie nawilżający. Tak fajnie cera czuje się po nim, po nałożeniu. Taka ulga, taki naprawdę duża dawka nawilżenia. To jest to, czego naprawdę chyba każda cera powinna doznać. O, już, nie ma. Jest jeszcze ta troszkę tej powłoczki tłustej, ale się tak wchłonął, że już go nie czuć prawie na skórze. I ta powłoka też już, słuchajcie, już się nie błyszczy ręka. Właśnie, cera się nie błyszczy tak strasznie, po niej czuję naprawdę, jak jest nawodniona, nawilżona, jak promienieje ta skóra. Zaskakująca jest. Martwiłam się, że będzie zbyt ciężki na te upały, które były. Jednak okazało się, że naprawdę radzi sobie i w takie chłodniejsze dni, i w te upały. Wcale nie jest tłusta ta skóra później, nie jest taka zmęczona, przemęczona. No nie jest to w końcu krem tłusty, tylko nawilżający. I naprawdę jak na krem nawilżający jest bogaty. Bogaty nawet właśnie w samej konsystencji i rozprowadzaniu. Czuć po prostu całą tą dawkę energii tego wszystkiego. Oj, czerwony kolor. Ja jestem nim zachwycona. Na pewno do niego wrócę. Jak zużyję go i wszystkie inne, które mam, to na pewno do niego wrócę.
Pomaga z żyłkami? Na pewno pomaga, bo miałam pełno małych żyłek, a już powoli one znikają. Jak mówiłam, wspominałam, ta cera jest taka nawilżona i nie mam problemu z żadnymi zapychaniami, żadnymi wypryskami, więc jest naprawdę, naprawdę super sympatyczny i polecam go nie tylko osobom z problemami naczynkowymi, ale z osobami, które mają na przykład lekko odwodnioną bądź odwodnioną skórę. Spróbujcie, naprawdę fajny, nawilżający. Ja go używam, słuchajcie, i na dzień, i na noc. Na dzień pod makijaż sprawuje się też wyśmienicę. Nic się nie wałkuje, nic się tam nie tłuści. Skóra jest naprawdę nawilżona, fantastyczna. No, super, samolatywy, ekstra. No, nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze o nim. Jest ekstra, i ekstra, i ekstra. Jeszcze raz, ekstra. Polecam w 100%. I jeszcze takie szybkie podsumowanie, jakby tutaj, że tak powiedzieć, pokazać Wam wszystkie produkty od tego, który najmniej przypadł mi do gustu. Powiem szczerze, że cała seria jest wyśmienita i cała seria przypadła mi bardzo do gustu. Warto wypróbować jakikolwiek kosmetyk z tej serii, bo naprawdę są wyśmienite. Firma Fonsek bardzo, bardzo się postarała, tworząc tą serię. Najmniej przypadł mi balsam, bo mało wydajny jest. Później na drugim, nie, no, raz, dwa, trzy, cztery, na szóstym miejscu balsam, na piątym miejscu korektor zielony, na czwartym miejscu peeling enzymatyczny, na czwartym, nie, na trzecim miejscu mleczko do makijażu, na drugim miejscu maska, krem maska do twarzy, no i na pierwszym miejscu moja miłość i po prostu krem nawilżający z Flosleku jest po prostu polecam go w 100%, warto spróbować, nawet osoby z problemami trądzikowymi, z problemem trądzikowym mogą się pokusić i spróbować. Fajnie nawilża, mogą sobie tylko na nocko trzaskać, nie zapycha, jest wyśmienity. Fantastyczna ta konsystencja, słuchajcie, nawet dla tej konsystencji, dla przeżycia tego szoku warto użyć. Dobra, to tyle. No chyba wszystko, o czym miałam, to powiedziałam. Serdecznie zapraszam na stronę visage-club.pl. Dziękuję serdecznie tejże stronie oraz Monice, która umożliwiła mi przetestowanie tych produktów dla Was. Jeszcze raz zapraszam na Visage, tam znajdziecie wiele ciekawych informacji, artykułów, konkursów, no i oczywiście też moje filmiki. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia niebawem. Całuję Was, ściskam mocno.